a za tydzień będę dobra, bardzo wielkim. Tak obiecuję, obiecuję, ale tym razem już na pewno. Bo załamał ten Oli, mam go jak wszystko czasem. To tam do mnie się pchasz znowu. Gdzie córka Samanta? A nie wiem, chyba w domu siedzi. Nie robiłam. Jeszcze nie robiłam, ale wszystko przede mną. Spokojnie. Nie robiłam jeszcze. Ile teraz ważę? 81 kilo. Przytyło mi się 3 kilo. Ale równo 81 ważę, bo dzisiaj sprawdzałam. Byłam w aptece i sprawdzałam. Ej, Kamonia, a kiedy uśmiech biały i pełny, no to zobaczysz. Oglądaj cały czas na bieżąco, to zobaczysz. Wygląda na 60, a ty na 100, albo 140, jak stara czarownica z Złotej Góry. Akceptuj. O. Tak, mam pewien obszary, jasne, chyba kuda, jak się wezmę i wyblokatuję. Dostawska, po co? Dupę zabrać ludziom? Czy to gaza zamyślona? Wiecie co? Bo myślę, co zrobić, wiecie? Czy zostać jeszcze jeden dzień w koszalinie i jutro się spotkać z taką dziewczynką, która jest niepełnosprawna? Chciałabym się z nią zobaczyć, bo muszę tu mi napisać, że chciałabym się z nią zobaczyć, bo jest tak samo chora jak mój tato i chciałabym się to zobaczyć, naprawdę. Bo zależało jej na spotkaniu ostatnio, ale miała dużo spraw na głowie, bo miała jeden kapitan i w ogóle i nie dała rady, a chciałabym się z nią zobaczyć. Mi też zależy zobaczyć na spotkaniu z nią. Aha, przepraszam! Jezu, przepraszam. Naprawdę, przepraszam, bo mówili, że wyglądam na 60 kilo. Nie ważę 81. Przytyło mi się, bo... No bo przydało mi się, bo przerwałam na te treningi. Jestem po 32 treningach, a dokładnie 33, bo ostatnio byłam. I powiem szczerze, że przerwałam na razie. Przez 2 tygodnie nie byłam ani na siłowni, ani nic. Dlatego na razie... Na razie nie muszę. Ludzie moi kochani, jestem... Obiecałam, że będę, więc jestem koło ratusza w Koszalinie. I przyznaję się szczerze, wziąłem sobie monster. Ile mam wzrostu? 1,74 m. I wcale się z tego nie cieszę. Chciałabym mieć tak jak Samantha 1,65 m, a ważyć 40 kg.
Samanta ma dobrze, o, typowa kobieta taka. Ale czekajcie, ja wam pokażę już za tydzień. Tak jak to powiedziałam kiedyś do Kisza, gwarantuję ci, a ja teraz powiem, gwarantuję wam, że za tydzień zajdą naprawdę zajebiste zmiany. Są jeszcze miejsca na życzenia, zapraszam. Dopóki mam miejsca, zapraszam. Bo i dzisiaj mam naprawdę fajne poczucie humoru, będę to nagrywać z jajem, naprawdę z fajnym takim klimatem. Kto chce, zapraszam. I to nie jest wyłudzenie, tak jak to po co celebryci określiły, tylko kto chce, nie zmuszam nikogo. Bo gdybym zmuszała to, i to, co napisałam, bo rzeczywiście napisałam na bardzo celebrytkach i to, z tego się mogę wytłumaczyć. Napisałam do jednego Kamila, no Kamil, proszę, bo zależy mi i w ogóle, bo wiedziałam, że on należy do bardzo celebrytek, bo dostałam cynka, że jedna z osób z bardzo celebrytek do mnie pisze. Dlatego wiedziałam już, że to jest on. Krzysztof, zobaczysz sam. Naprawdę, będzie się dużo działo. Teraz zajdą zmiany bardzo duże. Tak samo z moim charakterem i wyglądem. Wraca Monisia ta, co robiła codziennie live'y i codziennie widziała uśmiech na twarzach ludzi i w ogóle. Będę prowadzić live'y z imprez, tak samo, na które będę jeździć. Stara Monisia wraca! Szalona Monisia wraca. Crazy Bad Bitch. Czyli szalona z Łasuka. Pewnie jest przyżytkiem. Ja bym chciała założyć grupę Crazy Day Groups. Przepraszam, Crazy Days Group, która pokazuje szalone swoje imprezy, przyciąga ludzi do siebie. Bo to, co wymyśliła Oliwia, nie było na miejscu. Nie było to w ogóle poskładane, nie było to poukładane. Najpierw to trzeba kupić sprzęt. I dopiero wtedy jakąkolwiek grupę zakładać, profile i wtedy dopiero działać. Bo z telefonu da się, ale to jest surowe. A z komputera to można założyć raz, dwa, trzy, na trzech kartach, na trzech stronach, założyć transmisję, połączyć to w jedną transmisję na żywo i wziąć nadawać, a nie żeby wziąć a to, a tamta, bo tak, bo tak. Nie. Do tego trzeba być zorganizowanym. Hej kochana i pozdrawiam również Poznań. Ale słuchajcie, tak jak mówię i zwracam się do całej tej grupy Prestige House. Odejdźcie stamtąd, założymy nową grupę. Wszystko zorganizuję ja, ale powoli. Najpierw zorganizuję sprzęt, a później dopiero będziemy myśleć, jak to ma wyglądać. Błagam was. Bo to, co my zrobiliśmy, to było jedno wielkie dno, jedna wielka porażka. Naprawdę, bo to wszystko było na szybko, a trzeba ustalić szczegóły normalnie. Hej, hej, to nie jest żadne Prestige Hot Girls, to nie jest żadne Crazy Days Girls, to są Crazy Days Group, czyli szalone dni grupy, czyli dodajemy wideo, to co się z nami dzieje, żeby ludzi przyciągnąć, pokazujemy fajne momenty, gdzie ludzie naprawdę będą tym zainteresowani, tak, co się z nami dzieje, jak funkcjonujemy i w ogóle. W całej takiej grupie, gdzie wszyscy mają różne charaktery. Bo tak to się nie da tak na szybko. I trzeba to najpierw polecać do obejrzenia na swoich profilach, potem dopiero wziąć i zakładać jak będzie na przykład 1002 na profilu, to wtedy wziąć i pokazać ludziom, że taka grupa istnieje,
zrobić live'a z tego profilu na Twitterze, na Instagramie, na YouTube, i wtedy dopiero cokolwiek osiągnąć. Bo wszystko na szybko, to nic się nie osiągnie. Odklejana, yo! Patrz na nas, gdzie? Nie widzę. To już jest. Ja cały czas siedzę i czekam na was. Cały czas. Kosa linia, czekam na was. Obiecałam ostatnio, że zrobię takie spotkanie. Ja czekam cały czas. Siedzę tu do godziny 14, bo potem idę do siebie i zapierdzam. Jeżeli Erika będzie chciała przyjść do nas do grupy i być jako gość honorowy, żeby po prostu być, jakby coś powiedzieć, odwiedzającym, czemu nie, nie przyjdzie, Jezu. Mimo naszych kłótni i w ogóle wszystkiego, myślę, że fajnie by było, jakby ona tak przyszła i o, siadasz modliczka! I tak to jakby ona wlazła i powiedziała, może ja przyszłam pod godzinę na ploteczki. Uwierzcie, ja bym była szokowana. Naprawdę. To by był hit internetu. Ja nie mam żadnej spiny z Rafalalą. Kurde, Rafalala myśli, że ja z tymi vlogiem. Cały czas jakieś profile piszą do niej, że ja wyzywam ją tu, wyzywam ją tam. Gówno prawda. Jeżeli to oglądasz, to ja ci powiem tylko tyle. Ja nie mam czasu, kurwa, na to, żeby wziąć i cię obrażać, żeby wziąć i prowadzić z tobą wojnę. Ja mam ważniejsze sprawy na głowie. Dlatego no... Szadamski byt, jał. Jak się ta impreza udała z Szerem? Ale za co ja mam dostać w ryj? Tego osoba znana, za co ja mam dostać w ryj? Za to jaką osobą jestem? Co, że nikomu krzywdy nie robię? O, mój Sadowski byt, ojej, oczywiście. Siemka Szymus. Siemka. Siemka Szymus, co tam? A ja wyciszone masz, bo nie słyszę cię w ogóle. Szymkowa! Nie słyszę cię w ogóle. Hej, hej. A jeszcze muszę się chyba odkleju. Ale ja mam włączone normalnie. Wyłącz go, dodaj słódka. Później dodam słódkę, bo słódką będę się widać. Poczekam jeszcze na kogoś. Nie tylko na grono swoich obserwujących, ale czekam jeszcze na kogoś, także no później się z tym będę widać. To też zrobię live'a.
Miałam być ofensywa, tak miałam być, ale. A mi się podoba Koszalin, ładne, bardzo ładne. Mi się Koszalin zawsze podobał. Skąd okularki? A jakie się kupiłam? Jakie się to były jakie? Samantha robi transmisję, wiem. A Kisio niech nie pocałuje głęboko wieczór, że no. Ile już kilogramów straciłaś? O, sporo. Naprawdę sporo. Ze 127 na 80 kilogramów w ciągu pół roku to jest bardzo dużo. Co zmieniłaś w Koszalinie? Na pewno byłam u was na tym... Na... Jezu, jak to się nazywa? Na parku wodnym, na tej plaży podmiejskiej. Byłam na starych ruinach za Koszalinem, w stronę Mielna. Nie pamiętam, jak to miejsce się nazywa, bo za później sprawdzę, na mapie to wam napiszę, co zwiedziłam. Wiele restauracji tu zwiedziłam. I powiem szczerze, że najlepsza restauracja i pizzeria to jest pod ratuszem na ulicy Księżnej Anastazji chyba, jeśli nie mylę, że to jest tam. Naprawdę świetnie. Jaka dieta mefedronowa, kurwa, to wy macie z tym mefedronem. Ja pierdolę. Szok. Jakie ceny? Ej. Boże, nic mi się nie chce, dzisiaj jestem tak zmęczona. Nie wiem, jak już stałam dzisiaj lewą nogą, nie chcę mi się dzisiaj. Hej! No, nareszcie ktoś! Pani przyszła, witaj. No to bardzo dobrze. I co tam? Cześć. Hej. Tak, ikonę, jasne. Chciałabym ją być, powiesz. Jesteś. Nie, nie jestem. Jeszcze niedaleko brakuje, ale za jakiś tydzień do półtora na pewno się to zmieni. Sprowadza w naszej pięknej metropolii. Co mnie tu sprowadza? Jakoś mi się to miasto spodobało. Tak? No. Chcesz przyjść na nasz piknik? A kiedy? Teraz. Teraz aktualnie się odbywa. Będą nasi znajomi. Możesz posiedzieć. A ciebie macie ten piknik w ogóle? Niedaleko.